Hej kochani, witajcie z powrotem na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałabym odtworzyć kilka stylówek z Pinteresta, ale właśnie na mojej troszeczkę większej sylwetce. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, jak Wam się spodoba. Not gonna lie, przygotowałam sobie już większość ubrań oraz dodatków i na maksa się cieszę, bo przy tym filmie miałam właśnie okazję współpracować z marką Kazar, która jest tutaj naszą polską marką z dodatkami i butami premium. Jest tylko jeden mały problem, ponieważ miałam robić też zdjęcia i przebitki tych stylizacji na dworze, na mieście, a po prostu patrzę, co się dzieje za oknem i nie wiem, czy to się uda. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Tu na wieszaku mam już przygotowane większość ubrań. Na sobie mam już jeansy, na których w większości outfitów będziemy bazować, tak naprawdę. Chyba tylko w jednym będę potrzebować rajstop. Będę, zdecydowanie. Patrząc, co się dzieje za oknem, będę potrzebować rajstop. Więc zaczniemy sobie może od tego, co mam tutaj z brzegu, czyli koszula i marynarka. I myślę, że w tej marynarce widzieliście mnie już nie raz i nie dwa, bo jest to moja ulubiona marynarka, ulubiony żakiet. Moją inspiracją do tej stylizacji było to zdjęcie, także przebieram się i za chwilę Wam się zaprezentuję. Okej, słuchajcie, tak to się prezentuje. Do tego zastanawiałam się, czy właśnie założyć czarny szalik, czy ten taki bladoróżowy, ale chyba ten mi siedzi lepiej. Jeansy są z hendem, mówię od razu, bo będą się one tutaj cały czas przewijać. Marynarka, koszula Zara, ten cudowny kaszmirowy szalik jest z Kazara, torebka i buty również. Okej, myślę, że pierwszy outfit udało mi się odtworzyć naprawdę bardzo zgrabnie. Wydaje mi się nawet, że ta dziewczyna ma tutaj identyczną marynarkę jak ta moja z Zary. Buty, króciutkie śniegowce, torebka ma też bardzo podobny kształt i tutaj to złote ozdobne logo. W ogóle jakość tej torebki wykonana jest naprawdę bardzo porządnie. Jest oczywiście skórzana, no jestem po prostu na maksa zadowolona z tej rzeczy, które zamówiłam ze strony. Otwiera się ona, słuchajcie, w ten sposób, tutaj jest na magnes. Dalej mamy zamek w środku, jeszcze jedna kieszonka na zamek i jedna kieszonka bez zamka. Tak naprawdę jedyny detal tutaj to jest kolor szalika i butów, ale myślę, że i tak bardzo fajnie to wyszło. Oceniam odtworzenie tego outfitu 9 na 10. Kolejny outfit jest dosyć podobny, bo również mamy spodnie jeansowe, skarpetki i krótkie śniegowce. I do tego czarny szalik. Tutaj akurat kolorystycznie będzie się zgadzać. Do tego mamy taki obszerny kożuch i pod spodem jest jakaś tam bluza z napisami. Przygotowałam sobie, co za niespodzianka, kożuch z Zary oraz tutaj pod spodem mam bluzę z H&M-u. Tego konkretnego modelu kożucha już niestety nie znajdziecie, bo już on ma parę ładnych lat, ale na pewno znajdziecie coś podobnego, bo w Zarze teraz robią ich mnóstwo, zresztą nie tylko w Zarze, więc postaram się Wam podlinkować coś podobnego i ogólnie postaram się Wam podlinkować wszystkie rzeczy, które Wam tutaj dzisiaj pokazałam. Bluza wygląda tak i ją kupowałam całkiem niedawno, więc na pewno ona jeszcze będzie. Ja w ogóle bardzo lubię mieć tak na ciasno związane włosy do kożucha, bo on jest ogólnie sam w sobie taki ciężki i cały czas mi się tam, wiecie, wszystko plącza pod spodem, a jak mam właśnie taki ciasny koczek albo warkocz, cokolwiek, to czuję się jakoś tak schludniej. I do tego oczywiście torebka z Kazara. Jest po prostu przepiękna, jest taka prosta, minimalistyczna. Nie jest to kolor czarny, chociaż może się tak wydawać w kamerze. Jest to kolor takiej ciemnej, chłodnej, głębokiej czekolady. Taki ciemny, chłodny brąz. Jest w sumie podobna do tamtej poprzedniej, dlatego że znowu to jest torebka na ramię, ale ta jest troszeczkę prostsza, bo nie mamy tutaj też tej klapki. Tu z góry jest od razu zamek. Też jest tutaj z tyłu taka wygodna kieszonka. No, jest cudowna. Ja jestem po prostu zakochana. Do tego kaszmirowy szaliczek. No i kurczę, zastanawiam się, czy nie pasowałyby mi tutaj do tego moje nauszniki. Nie wiem, czy to by nie było too much. Chyba jednak wolałabym zostać bardziej elegancka. No. Thank you.
Także patrzę sobie tutaj na ten outfit i myślę, że kolejny udało się odtworzyć naprawdę bardzo dobrze. Dałabym sobie znowu 9 na 10. Kolejny outfit, który wpadł mi w oko na Pinterestie, jest już taki troszeczkę bardziej sportowy. Beżowa jasna kurtka, nauszniki, tym razem na pewno będą pasować. Identyczny dół, czyli śniegowce i jeansy, jakaś ciemna torebka. Ona jest chyba czarna, ale nieważne, zaraz zobaczymy, co będzie mi bardziej pasować. Świetna, jest taka puszysta, uwielbiam. Do tego myślę, że idealnie będą pasować też te rękawiczki. Są po prostu tak mięciutkie. W środku mają takie futerko, ale to za moment. Najpierw ubiorę nauszniki. Love it. Nauszniki są z TK Maxx. No i zastanawiam się teraz, którą torebkę dać. Wydaje mi się, że brązowa, bo pomimo tego, że dziewczyna na zdjęciu ma czarną, to ta czarna jest jednak troszeczkę bardziej w elegancką stronę, natomiast ta jest taka bardziej uniwersalna. Przez tą swoją prostotę można ją nosić właśnie i do takich bardziej sportowych, luźnych stylówek, i do tych bardziej eleganckich. No a ta czarna jest już trochę bardziej zobowiązująca. Myślę, że nie, ona jest zbyt elegancka do tego. No i do tego, jak w przypadku dwóch poprzednich stylizacji, te brązowe, skórzane śniegowce. Uważam, że wyglądają mega unikatowo, tak inaczej niż wszystkie, a poza tym dzięki temu, że to jest skóra, to prawdopodobnie będą one wodoodporne. No i niesamowicie grzeją. No i ponownie, wydaje mi się, że udało mi się odtworzyć tę stylizację praktycznie w 100%. No może poza szalikiem, dlatego daję sobie 8 na 10. Do kolejnej stylizacji znowu zostaję w jeansach, ale zmieniam już buty. Tutaj będzie już troszeczkę bardziej elegancko. No i powiem Wam, że te oficerki są klasyczne, a jednocześnie no mają w sobie po prostu to coś. One mają tutaj taki dosyć krótki zamek, są wkładane tu od góry. I ja powiem Wam szczerze, że troszeczkę się obawiałam tego, że nie wiem, noga mi nie wejdzie, że mam może za grubą łydkę, że cholewka będzie zbyt wąska, ale nic takiego się nie zadziało i wręcz uważam, że wyglądam w nich naprawdę super. Ale tym razem stylizacja jest jeszcze w jeansach. Ostatnia stylówka będzie w spódnicy, także tam zobaczycie je w całej okazałości na mojej nodze, a w tej chwili zakładam je pod nogawkę. Oczywiście te buty są skórzane i są na maksa wygodne. I tutaj przygotowałam sobie płaszcz, niespodzianka, z Zary. Do tego dobieram sobie szalik i spróbuję go ułożyć troszeczkę tak bardziej... w ten sposób. Do tego oczywiście tutaj ta czarna, elegancka torebka. Okej, zdjęłam jeszcze na moment szalik, żeby pokazać Wam, jak prezentuje się ten płaszcz. Zobaczcie, jaki on ma twarzowy kolor. No i świetny jest ten krój. Mi akurat bardzo zależało na tym, żeby był taki oversize'owy. I to jest rozmiar XL, też ma bardzo fajny skład. Kurde, no powiem Wam, że jestem zachwycona, jak ta stylizacja wyszła, te kolory, to wszystko tak pięknie tu współgra. Jest to chyba moja ulubiona stylizacja i mimo tego, że brałam inspirację z trzech różnych fotek, to oceniam ją 10 na 10. I przechodzimy już do ostatniej stylizacji. Tak prezentuje się moja inspiracja. Mam tu taki sweterek z Massimo Dutti i do tego dobrałam taki blado-różowy wełniany szal. On jest z Marco Polo. A jeśli chodzi o dół, to dla odmiany ściągam spodnie i wbijam w czarną, krótką spódniczkę. Oraz, co prawda, tego nie mam w inspiracji, ale myślę, że do dzisiejszej pogody będzie to konieczne. Rajstopy. Ja mam akurat takie czarne dwudziestki, więc one nie są takie do końca kryjące i takim się najbardziej podobają. Ale przyznam szczerze, że większość tych outfitów już sobie wcześniej mierzyłam i przygotowałam i robiłam fotki, jak to wygląda. Natomiast do tego outfitu nie mierzyłam rajstop, więc jestem ciekawa po prostu, czy to będzie rzeczywiście pasować. Dobrze, że to był dwupak, bo niby to L-ka, ale jakaś mała. I pierwszą parę rajstop porwałam. W każdym razie, jakoś te rajstopy mi tutaj nie siedzą. Za ciemno jest tutaj na dole. Wolałam te opcje jednak bez rajstop. Także ściągam te rajstopy i już Wam pokazuję, jak to się prezentuje bez. Tak to się prezentuje bez rajstop, moim zdaniem 100 razy lepiej. Jakoś jednak lepiej to wygląda, jak jest ta przerwa między butem a czarną spódnicą. A ponadto jestem zawiedziona sobą, bo kupiłam specjalnie na wyprzedaży taki berecik w Zarze. No ale niestety moja fryzura dzisiejsza nie pozwoliła... Taki malarz. Moja dzisiejsza fryzura nie pozwoliła mi go dzisiaj założyć, chociaż...
I don't know, nie, wydaje mi się, że wyglądam głupio w tych spiętych włosach i z beretem. Dajcie znać, co sądzicie o tym zestawieniu. Moim zdaniem outfit 7 na 10. Minus punkt za brak beretu. Podsumowując, spójrzcie, ile stylizacji udało mi się stworzyć, bazując tylko na dwóch torebkach i dwóch parach butów. Uważam, że naprawdę, jeśli ma się takie klasyczne, ponadczasowe dodatki, świetne jakościowo, to posłużą nam one naprawdę na lata i będą pasować naprawdę praktycznie do wszystkiego. No, tak jak na pewno już wspominałam 500 razy, no jakość tych wyrobów jest po prostu fenomenalna, także naprawdę z całego serca polecam Wam zajrzeć na stronę Kazara. Oczywiście wszystkie rzeczy też będą podlinkowane pod spodem, wszystkie, które tutaj Wam pokazałam. Także to już by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, czy podołałam, czy według Was fajnie te stylizacje do mnie pasują. No i która Waszym zdaniem jest najlepsza? Mi najbardziej siadła ta stylizacja właśnie z płaszczem. To był mój absolutny faworyt. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach, także buziaczki, pa, pa!